wyniki są ogromnym zaskoczeniem. To trzeba sobie jasno powiedzieć, bo sądzę, że być może w tej chwili wiele osób będzie mówiło, że się spodziewało takiego wyniku. Prawie nikt nie spodziewał się wyniku tak zdecydowanego zwycięstwa. To jest zaskoczeniem. Ameryka wybrała w pewnym stopniu świeżość, inność, nowość, zmianę. Ameryka nie wybrała doświadczenia, prestiżu, wiedzy, doświadczenia życiowego, doświadczenia zawodowego, byłej sekretarz stanu. Najważniejsze będzie następne 70 dni do inauguracji, będzie widzieć, jak administrację on buduje. Kto będzie mieć nominację jak sekretarz stanu, sekretarz obrony i tak dalej. To będzie dać pewny taki sygnał, jaki kierunek będzie. Bo teraz jest pan Trump jest poza tradycyjną strukturę Partii Republikańskiej. To jeszcze nie mamy takiej pewności, jak jeżeli tradycyjny taki kandydat jak Jeb Bush wygrał, to prawdopodobnie myślę, a kto będzie gdzieś. Teraz jest wielki znak pytania. Niestety muszę przyznać, że zupełnie nie wiemy, jaka to będzie prezydentura, bo nie wiemy, czy możemy opierać nasze przekonania, czy nasze komentarze na tym, co Donald Trump mówił w kampanii wyborczej. Być może, kiedy realnie przyjdzie mu podejmować decyzje, kiedy zatrudni swoją ekipę, swoją administrację, przyjdzie czas na zderzenie się z realiami i tymi realiami wewnątrzamerykańskimi, amerykańskiej gospodarki, amerykańskiego rynku pracy i realiami geopolitycznymi. Władimir Putin nie jest przyjacielem Stanów Zjednoczonych i ile razy Donald Trump nie określiłby go mianem twardego człowieka, dobrego lidera kraju i narodu rosyjskiego, Władimir Putin jest w sposób naturalny adwersarzem amerykańskim, jest stroną, z którą prędzej czy później przyjdzie wejść prezydentowi Trumpowi w różnego rodzaju konflikty. Pytanie, jak prezydent Trump będzie sobie radził choćby na tym polu, a tych pól jest przecież bardzo wiele. Dla Polski to także ogromny znak zapytania. Myślę, że należy się obawiać sytuacji, w której Donald Trump zacznie, przynajmniej w tym pierwszym okresie, rozmawiać z prezydentem Putinem. Pojawi się szansa na rozmowy, na nie powiem oś, ale na nowe porozumienie między Waszyngtonem a Moskwą i obawiam się wtedy, że Polska, która rzecz jasna nie będzie stroną tych rozmów, może stać się w jakimś stopniu przedmiotem tych rozmów i może to być dla nas geopolitycznie potencjalnie groźne. Tego bym się obawiał. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale tak należy czytać, czy można czytać to, o czym przyszły prezydent Donald Trump mówił w kampanii wyborczej. Stosunki między Polską i Stany Zjednoczone są bardzo dobre. Polityczne, wojskowe, w handlu, inwestycje są bardzo dobre. I moje oczekiwanie, że będzie kontynuacja tych dobrych stosunki. Ale krótkoterminowe, ten na przykład dzisiejszy spadek dolar na przykład na giełdę, mogę powoduje trochę zmian na decyzje inwestorów, o gdzie i jaki będzie kolejny na przykład ekspansja, duży projekt inwestycji w Europę, ale nie tylko w Polsce, ale cała Europa. Ale jak powiedziałem, to jest ważne, jak szybko on pokaże trochę ramkę, jak wygląda jego administracja, że wróci pewność do globalny rynek dla inwestorów, dla nie tylko na giełdę, ale też dla inwestorów na produkcję i technologię.